Nie bez powodu mówi się o świętym Janie od Krzyża, że jest to doktor miłości Bożej. Rzeczywiście on w wielu swoich dziełach mówi o miłości Bożej i przywołuje wiele symboli na ten temat. Dzisiaj powiemy o jednym z nich, który przywołuje w drodze na górę Karmel. Każe sobie wyobrazić obraz artystyczny, niezwykle kunsztowny, o wyszukanej gamie kolorów, barw, odcieni. Mimo że jest to obraz najwyższej klasy, to jego wartość dojrzy i doceni tylko ten, kto ma wzrok bardzo przenikliwy i ten, kto ma wiedzę na temat chociażby historii sztuki, potrafi docenić jego kunszt. Tutaj Jan od Krzyża odpowiada między innymi na pytanie, które rodzi się w głowach wielu. Skoro Bóg tak bardzo nas kocha, Jego miłość jest przeogromna, niewyobrażalna, to dlaczego tylu ludzi czuje się odrzuconych, niekochanych, może nawet zapomnianych przez Boga? Święty mówi, że być może sami jakoś przez grzech oddali się od Niego, może uciekają od Niego, nie chcą się z Nim spotkać. Z Bogiem jest tak, jak z tym obrazem artystycznym. Kto nie ma wzroku przenikliwego, nie ma jakiejś wrażliwości, nie pogłębia swojej wiedzy, no ten obraz, mimo że najwyższego kunsztu artystycznego, przed nim nie objawi swojej wartości. A więc jaka nauka z tego płynie dla nas? Pan Bóg pragnie się z nami spotykać i to od nas zależy, jaki ten kontakt nasz z